Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, słuchajcie, co tam się ciekawego dzieje, jeśli chodzi o Geek Factor? W tej chwili nic konkretnego, szykuję pewien kolejny maraton odcinków. Kiedyś robiłem takie tygodnie tematyczne, że na przykład zrobiliśmy tydzień z Gwiezdnymi Wojnami i recenzowałem i recenzowałem z Magotem i robiłem wideoinstrukcję do Star Wars X-Wing, Star Wars Imperium Atakuje, no i oczywiście Star Wars Rebelie. No i przyszedł mi pomysł na kolejny taki tydzień. Myślę, że to niektórzy z was, którzy śledzą mnie na social mediach, to już wiedzą, o co chodzi. Więc tak, coś takiego szykuję i będzie to pierwszy tydzień września. Na chwilę obecną wszystko na to wskazuje, żeby to był pierwszy tydzień września. Jest to oczywiście związane z premierą gry Duna, Wojna Arrakis, żebyście tam mieli w miarę szybko dostęp do wideoinstrukcji po otrzymaniu egzemplarza sklepowego. Póki co, jakbyście chcieli już teraz znać, to jest oczywiście na kanale Zaku Board Games wideoinstrukcja mojego bardzo serdecznego kumpla Zaka, która jest oczywiście zrobiona rewelacyjnie, więc jakbyście potrzebowali, woleli jego, to śmiało zapraszam tam, a jeżeli chcecie, lubicie mnie słuchać, jak wam tłumaczę gry, to będzie, mówię, pierwszy tydzień września. Co jeszcze mogę wam powiedzieć na temat tego, co się tutaj dzieje, co przyszło do recenzji? Byłem tego tytułu bardzo ciekawy. Mandalorian, słuchajcie. Mandalorian, gra oparta na pierwszym sezonie Mandaloriana, czyli na tym jednym z dwóch, które były dobre. I to były czasy, kiedy jeszcze można było mieć nadzieję, że Disney totalnie nie zbezcześci Star Wars. Powiem wam tak, obejrzałem sobie wczoraj wideoinstrukcję rodnej, aczkolwiek nie całą, bo włączyłem sobie ją bardzo późno i zasnąłem. Ale ja powiem, no ja na razie słyszę same dobre głosy o tej grze. Gdzieś tam jakieś zarzuty, że jest może trochę za prosta, ale powiem wam tak, Cory Konieczka jako autor takich gier właśnie jak Rebelia, jak Imperium Atakuje, no nie przejdę obojętnie obok gry Corego Konieczki w świecie Gwiezdnych Wojen i nie mogę się doczekać pierwszych rozgrywek. No niestety, ponieważ ta gra wpadła w miarę niedawno, to będziecie musieli na to poczekać. Rebel ma tam dosyć konkretną politykę, jeśli chodzi o to, ile gier może mieć recenzent u siebie w kolejce i że tak powiem, no ja muszę inne gry wypchnąć, niedługo będzie, zaraz będzie na kanale Nucleum, zaraz będzie Ascension, a zaraz jeszcze wpadnie, przecież za niedługo ma już paść APR, więc ja muszę zadbać o to, żeby się tutaj z tym wszystkim wyrobić, więc niestety Mandalorian gdzieś tam troszkę pójdzie na tyły. Ale będzie, na pewno będzie, może jakieś nawet pierwsze wrażenia gdzieś uda mi się strzelić, więc zobaczymy. A może gameplay solo live? To nie byłoby aż takie skomplikowane. No dajcie znać, czy byście coś takiego chcieli. No dobra, słuchajcie, więc to jest to, co przyszło do recenzji. Co się ciekawego dzieje, jeśli chodzi o przedsprzedaży, o Kickstartery i tak dalej, no to na pewno. Sniper Elite, gra planszowa, słuchajcie, ciągle trwa przedsprzedaż na stronie wydawnictwa Ogry Games. Słuchajcie, do 31 sierpnia, czyli jeszcze 2 tygodnie od momentu, jak wy to macie to, co teraz nagrywam, szansę obejrzeć. 169 zł za podstawkę. To jest naprawdę bardzo dobra cena za ten tytuł. Mój materiał będzie o tej grze jutro, będzie recenzja, będzie wideoinstrukcja, będziecie mogli na spokojnie zobaczyć, czy to jest coś dla was i jeżeli cokolwiek wam się tam spodoba, a z osobą, które lubią ukryty ruch, które lubią taki klimat skradania się, myślę, że nie powinno być problemu. Jest też na Kickstarterze, tutaj ekipa ode mnie z nadmorza zrobiła Blackbeard's Lost Fleet. Kolejna gra, która łączy deck building z worker placementem. Robi to moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze. Ja wiem, że co do grafik tutaj się niektórzy ludzie przyczepiają i ja jestem w stanie to zrozumieć, ale naprawdę uwierzcie mi, że ta gra się broni mechanicznie. Również u mnie na kanale jest materiał o tej grze, możecie sobie zobaczyć, czy to jest coś, co by was gdzieś tam zainteresowało. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o tematy tam z ogłoszeń parafialnych, to tyle, przejdźmy do tematu odcinka. A w temacie odcinka, na jakie gry jeszcze czekam w 2024 roku? Dokładnie, stwierdziłem, miałem pomysł na takie dwa tematy właśnie, gry, na które czekam na drugą połowę 2024 roku i podsumowanie pierwszej połowy 2024 roku, ale już jest sierpień, nie wiem, czy to podsumowanie połowy ma sens, a jeżeli to wymyśliłem, że może tam bym zaprosił jakichś gości i to zrobił na zasadzie domówki. Coś mi się tu odłączyło. Tak miało być. Nie, tu jest ok. Tu się też wszystko nagrywa tak jak było. No.
Więc zobaczymy. Zobaczy, czy mi się to uda ogarnąć jakoś w miarę sensownie szybko. Natomiast stwierdziłem właśnie, że te gry, na które jeszcze czekam w tym roku, to jest dobry motyw na taki właśnie temat odcinka do Geek Factor News. Zrobiłem na początku roku listę top 10 gier na oczekiwanych przeze mnie na 2024. Część z tych gier już wyszła, część jeszcze nie. Część już wiem teraz, że zostaną przesunięte na przyszły rok. A teraz zrobiłem listę gier, które nie są w jakiejś tam konkretnej kolejności, że od miejsca 10 do 1, na które czekam bardziej, mniej i tak dalej. To po prostu bez jakiejś wyraźnej kolejności lista gier, na które jeszcze czekam. I raczej tutaj, tak jak rozmawiałem, tak jak czytałem różne update'y i tak jak rozmawiałem z wydawcami, te gry, co tutaj mam na liście, raczej się powinny w tym roku ukazać. Oczywiście zawsze może się coś wydarzyć, zawsze może dojść do jakiegoś obsuwu, ale raczej to, co wam tutaj przedstawię, to powinno się w tym roku pokazać. No i tutaj mówimy o takich grach jak Apiary, czyli nowa gra od Stonemaier Games. Słuchajcie, pomimo tego, że Stonemaier Games już dawno mnie nie zachwycił żadną grą, to jednak na tyle mnie zachwycił takimi tytułami jak Viticulture, Tapestry, Sight, Na skrzydłach, że no ja zawsze, ale to Charterstone, że ja zawsze przynajmniej dam im szansę i zawsze będę ciekawy tych tytułów. No nie poradzę. A co do Apiary słyszałem nawet dobre opinie. Autorka Connie Vogelman bardzo ładnie przerobiła delikatnie grę Na skrzydłach, więc nie widzę powodów, żeby nie mogła sama swojej gry zaprojektować tak samo dobrze, jak przerobiła tamtą. Więc zupełnie tak już teraz serio, bez żarcików, autentycznie jestem tej gry ciekawy i mam nadzieję, że to będzie dobre. Nexus Ops to jest jedna z tych gier, gdzie wiecie, jak człowiek wchodzi do tego hobby, zwłaszcza jak, tak jak ja, wchodzi stosunkowo niedawno, bo w sumie raptem w 2012-13 roku, no to słyszę o różnych grach, klasykach i tak dalej, się dowiaduje stopniowo o tym, jakie są właśnie klasyczne tytuły skądś tam. To właśnie jedno z takich gier był Nexus Ops i byłem ciekawy tego, bo słyszałem o nim dużo, no jako taki klasyczny area control, i teraz powraca dzięki Alice Games. Ma być we wrześniu w Polsce. Na pewno będzie materiał mi na kanale, bo bardzo, bardzo się nie mogę tej gry doczekać. Tyle się na niej nasłuchałem na temat tego, jak dużym klasykiem jest, że po prostu muszę ją wypróbować. Resurgence. Tutaj dwa słowa mam dla was. Stan i Kordoński. Czyli pan Stan Kordoński jako autor gry Wieczna Zima. Ja po prostu będzie każdą jego grę przynajmniej sprawdzę. Łukasz z Board Game Panda grał w to Resurgence i powiedział, że jest naprawdę niezłe. Więc no, Boże, no trzeba sprawdzić. Nie jestem wielkim fanem tego, że Portal te gry koloruje sobie na Neuroshima i dodaje Neuroshima do tytułu, bo Last Aurora była bardzo fajną grą, tylko po co to tam dodawać do tego, że to jest Neuroshima, kiedy to w sumie nie jest Neuroshima? Takie dziwne, nie jestem aż takim fanem takich zabiegów, ale mimo wszystko, chociażby właśnie ze względu na, jest to post-apo, jest, czy widzę tryb solo, mamy deck building, słuchajcie, jest Stan Kordoński, bardzo na to grę czekam. Detektyw Miasta Aniołów. Gra detektywistyczna, co do której byłem ciekawy, czy wyjdzie w Polsce, no bo mówmy się, no był jakiś detektyw taki znany w Polsce i nawet przez wielu uważany, w sumie przez większość uważany za najlepszą grę z tej całej detektywistycznej serii Portalu, i byłem ciekawy, czy wyjdzie druga gra o nazwie Detektyw, ale na szczęście tyle czasu minęło, że Albi się postanowiło cofnąć i zrobiło grę, znaczy wydało po polsku grę Detektyw, nazwało to Detektyw Miasto Aniołów. Vincent Dutre jest autorem, oryginalny wydawca to Van Ryder Games. Bardzo dużo osób na zachodzie ją chwali, na Dice Tower ona się chyba co roku pojawia na tym Top 100 u Z Garcia, więc jest to gra, której jestem jej bardzo ciekawy i na pewno sobie z Basią będziemy ogrywać. Purple Haze, wydawnictwo Phalanx zrobiło grę wojenną, kooperacyjną, osadzoną podczas wojny w Wietnamie. To jest wszystko, co ja muszę wiedzieć, żeby chcieć w tę grę zagrać. Obiecuję wam, że będzie gra na materiał tej grze na kanale. Destylaty. W to tutaj dosłownie niedawno oglądałem na John Getz Games, jak się w tę grę gra. Mechanicznie wygląda bardzo ciekawie, z tymi mini tariami kart, które trzeba tam tasować i zobaczyć, jak to się wszystko ułożyło. W ogóle temat pędzenia tego, no po prostu genialne. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Jeżeli w praktyce jest tak samo ciekawe, jak wygląda, no to jestem na tak i nie wiem, czy się nie złamię, bo do premiery widzę polskiego egzemplarza jeszcze trochę czasu, bo w listopadzie dopiero, nie wiem, czy się nie złamię, nie obejrzę tego, nie zagram sobie na Board Game Arena, bo widziałem, że jest dostępne. Dalej, Trudwang, legendy, tutaj też krótko, no słuchajcie, no fantasy, figurki, dungeon crawling, kampania jakaś, Eric Lang, Simon. Dobrze wiedzieć, że inne wydawnictwa poza Portalem mają szansę udać się do Simonu po jakieś takie starsze tytuły, bo to by oznaczało, że jest jeszcze szansa na ten...
Kuźwa, jak się ten piracki taki tytuł od Simona, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Coś Tides, Bones, Dead, ach, już sobie nie przypomnę. Przypomnijcie mi w komentarzach. Albo na przykład ten Dredge, Jezu, co jest z moją pamięcią dzisiaj? Xenoshift, Dreadmire. Może by warto się po takie też tytuły ciągnąć? Byłoby fajnie. Station Fall. Tutaj na tę grę mnie nakierował Gambit przede wszystkim, że to jest dobre sci-fi, ciekawe, dużo się dzieje, a jeszcze Łukasz właśnie z Boardgame Panda mi Łukasz z Boardgame Panda mi powiedział, że to jest bardzo dobra, że to jest fajna gra, tylko... Nie wiem, co tu się odłącza, podłącza. Mam nadzieję, że nic ważnego. Że to jest bardzo dobra gra, tylko trzeba się, nie można się nastawiać za bardzo na wygrywanie, w sensie tak, że dobra, mam tutaj sobie opracować jakąś strategię, żeby wygrać. Bardziej na przeżywanie historii, przeżywanie tych wszystkich rzeczy, które się tam dzieją, a jeżeli się przy okazji wygra, to jest taki dodatkowy bonus. I to mi, słuchajcie, mi to pasuje. Mi to bardzo, bardzo pasuje. Kolejna gra, Nieświadomy umysł. Tutaj może nie pan Kordoński, ale za to ten samo wydawnictwo, co Wieczna Zima. Z instrukcji, jak widziałem, to wygląda to na bardzo ciekawe, bardzo tematyczne, klimatyczne euro z po prostu pięknymi ilustracjami dwóch różnych autorów, które reprezentują dwa różne światy. I ja słyszałem dużo dobrego na temat tej gry i tak jak patrzyłem na tą instrukcję, która jest dostępna na stronie kampanii, jeżeli ta gra zrealizuje to, co obiecuje sobą, że tak powiem, to tak jak to, że to się odbędzie tak, jak ta instrukcja sugeruje, to moim zdaniem to jest zupełnie serio, może być hicior tego roku. Taki artystyczny i komercyjny. No dobra, moi drodzy, ostatnią grą Dorf Romantic Duel. Dorf Romantic, moja ulubiona gra kafelkowa, jest po prostu mistrzowska, uwielbiam ją i jestem bardzo ciekawy, co oni zrobią, żeby mieć tutaj wersję pojedynkową. Dobra, słuchajcie, to tyle. Na który z tych gier wy czekacie? Czy wy są jakieś inne, na które wy czekacie w tym roku? Dajcie znać i bardzo chętnie o tym sobie poczytam. A teraz przejdźmy do newsów filmowo-telewizyjnych. Tutaj będzie trochę krótko, bo aż tak dużo nie mamy informacji, ale mamy tego. Nie wiem, czy my są reklamy na YouTube. Dark Matter będzie drugi sezon miał na Apple TV. Bardzo mnie to cieszy. Dark Matter to jest kawał solidnego, poważnego, takiego ciężkiego sci-fi z fajnym tematem multiversum, dobrym, dobrze ugryzionym, ze świetnymi aktorami. A że Apple TV ostatnio jakieś cięcia robi i tam dużo różnych seriali może być uciętych, to bardzo mnie cieszy, że Dark Matter do tego nie dołączy i będzie miało drugi sezon. Daredevil Born Again. Gwiazdy potwierdziły, bo będzie teraz Daredevil Born Again. Niedawno było takie to Disneyowe D23 Expo, to jest takie wydarzenie Disneya, gdzie oni mówią i robią taki jedną wielką uroczystość, gdzie mają update odnośnie obecnych projektów, ogłaszają jakieś plany, ogłaszają castingi itd., itd. No i właśnie pojawił się trailer do nowego Daredevila, który zakładam będzie niedługo dostępny w sieci. No i gwiazdy tam potwierdzają, że to będzie niby osobna rzecz, ale absolutnie to, co się wydarzyło w trzech sezonach Netflixowego Daredevila, nie jest wymazane w żaden sposób. To jest ciągle historia, ich historia, więc zakładam, że to będzie coś takiego, że to jest jakby kontynuacja, ale kontynuacja zrobiona w taki sposób, że jeżeli ktoś nie znał tych trzech sezonów, to aż tak dużo nie straci. Więc jestem bardzo z tego powodu zadowolony. The Gentleman. Zaczęliśmy oglądać pierwszy odcinek, podoba nam się, Mago dobierzał całość i powiedział, że jest zachwycony, więc film mi się bardzo podobał, więc jeszcze nic więcej nie muszę wiedzieć, no i bardzo mnie cieszy, że drugi sezon będzie, bo właśnie to jest newsem. Ogłosili, że Netflix ogłosił, że będzie miał drugi sezon The Gentleman. Netflix też przechodził jakiś tam kryzys ostatnio i też zauważyłem, że trochę ostrożniej podchodzi do tego, co przedłuża, a co nie, więc ewidentnie są w jakimś stopniu z Gentlemanu zadowoleni. Craven the Hunter, świetny reżyser, bardzo fajna, tragiczna postać, świetny aktor w roli głównej, ale no, czy ktoś jeszcze serio ma jakąkolwiek nadzieję, że Sony jest w stanie zrobić coś dobrego ze świata Spidermana? Madame Web, Morbius. Moim zdaniem Venomy. Nawet ja wiem, że Venom ma swoich fanów i pierwszy Venom był jeszcze okej. Natomiast drugi Venom był dla mnie taką porażką, tak kiepskim filmem, że ja nie mam... Ja chcę wierzyć, że to się może udać. Że ta postać na to zasługuje. Z trailer, który gdzieś się pojawia, ale się w tym trailerze pojawia ta... No, sororzec, Rhino. I w takim, jako taka dziwna hybryda
nosorożca z człowiekiem i zaczynam myśleć, że już chyba ten mechaniczny strój z The Amazing Spider-Man 2 był lepszy. Nie wiem, nie wiem, poczekaj, czy to... Czy... Nie chcę pokazywać wam za dużo z trailera, bo po prostu będzie mi zaraz YouTube mi to po prostu utnie. O. Nie wiem, boję się. Boję się tego, szkoda, bo jest tu potencjał na coś naprawdę dobrego. Dobra, moi drodzy, to było tyle, jeśli chodzi o newsy. Przejdźmy do Q&A. Q&A, czyli wy mi zadajecie pytania i ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. Teraz nawet tych pytań trochę było. Teraz też proszę zadawać, bo za tydzień na pewno raczej Geek Factor News będzie. Więc zobaczymy, co tam, o co się pytacie. Pytanie, jakim modelem aparatu filmujesz? Czy używam baterii z kablem zasilającym? Jeśli dobrze kojarzę, to kilka odcinków temu wspominałeś, że chciałbyś coś ze sprzętu dokupić. O czym myślisz? Więc tak, niedawno troszkę tak sobie się szarpnąłem, znaczy szarpnąłem, boże, no kolejne raty sobie wziąłem, dodałem do, w życiu do spłacania, żeby sobie kupić aparat z obiektywem, to jest Sony ZV-E10. Żeby mieć właśnie dobrą jakość od jakiegoś czasu, bo mam nadzieję zauważyliście, nikt w komentarzu nie napisał, a fajnie by było przy tym, ile to wszystko chyba kosztowało, że jakość wideo się znacznie poprawiła, ja widzę olbrzymią różnicę osobiście, więc tak, to był duży taki ważny zakup, ważnym też fajnym, więc, bo to jest dla to, bo wiem, że tutaj zawsze z tym miałem problem. A teraz zakupienie tego aparatu sprawiło, że po prostu problem momentalnie jakby zniknął. Lampy już mam do jakiegoś czasu fajne, nowe. Natomiast też fajnym zakupem są te mikrofony Rode Wireless, bo to mi załatwia robotę, to mi robi robotę praktycznie, no wiadomo, takie podcastowe tematy, gdzie bardzo ważne, jeszcze bardziej ważne jest to, żeby ta jakość dźwięku była odpowiednia, to chcę robić tym moim mikrofonem, natomiast to Rode mi absolutnie wystarczy do wideoinstrukcji, do recenzji, jak będę z kimś przeprowadzał wywiad, to po prostu ktoś dostanie jeden mikrofon, ja dostanę drugi i będzie piękny dźwięk nagrany, więc to jest naprawdę super sprawa. Czy jeszcze chcę coś kupić? No pewnie tak, gdybym jeszcze miał jakieś opcje, to bym troszkę może się pobawił ze statywami, żeby może mieć jakąś taką fajniejszą opcję nagrywania z góry stołu. Green screen jakiś by mi się na pewno przydał, to nie, nie ulega wątpliwości. Ale tak poza tym, tak generalnie to wiecie, z tymi lampami, z tą kamerą, z tymi mikrofonami różnymi, które ja mam, to w tej chwili jestem naprawdę zadowolony, jeśli chodzi o mój sprzęt. Nawet laptop już jest trochę wiekowy i to też już zaczyna być widoczne w paru momentach, jak trochę montuję, ale nawet daję radę ciągle, DaVinci Resolve jest super program, więc myślę, że na jakiś czas sobie dam spokój z inwestowaniem w sprzęt, bo mówię, no będę teraz przez jakiś czas spłacał to, a jestem, myślę, że na razie zadowolony z tego, jak to wygląda, jak to się prezentuje. No zobaczymy. Dzięki Ci bardzo, Jarku, za pytanie. Dalej, pytanie, Damian. Damian, witam Ciebie, Damianie. Mamy już asymetryczne duże gry na dwie osoby z Zolotr. Mamy SW, a teraz Dune. Jakieś duże IP widziałbyś jeszcze, jaką taką właśnie czwartą grę? Dużą grę na dwie osoby. Lotr, Rebellia, Duna. Jest Star Trek Ascendancy i to nie jest na dwie osoby, ale to dobrze działa na 3 i na 4, więc to bym jeszcze wziął pod uwagę. Boże. Wiesz co? Tylko nie wiem, kurczę, chociaż nie wiem, czy to by się dało radę. Myślałem nad Marvelem, powiem szczerze. Przy czym ja myślę, że ludzie już są tak, mają już jest tyle gier w świecie Marvela, że jakby ludzie zobaczyli kolejną, to podejrzewam, żeby oszaleli. Więc może nie Marvel, ale może DC? Wiesz, jakiś taki komiksowy świat. Można pójść w stronę tych, wiecie, poważniejszych komiksów, typu, nie wiem, Watchmen albo, nie wiem, The Boys, ale zrobić coś takiego właśnie w świecie komiksowego, gdzie masz dwie armie, no. Słuchaj, wiesz, jakby wziąć grę Injustice po prostu i przenieść, nie? Gdzie mamy właśnie Batmana i wszystkich jego tam pomocników przeciwko Jokerowi i tak dalej. No to mogłoby naprawdę dobrze brzmieć i dobrze wyjść, no. Tak. Tak jeszcze IP bym widział, bo tak, wiecie, jakie jeszcze mamy IP, no? Mamy Star Trek. Terminator. O kurde, ty. Terminator, zrobić jakąś grę w oparciu o pierwsze dwie części Terminatora. Skynet kontra Sarah Connor i John Connor i ten... Kyle Reese. I mieć tego Terminatora, który jest najpierw po złej stronie, potem jest po dobrej.
Uszjad. Może coś takiego. Jesteś autorem gier. Kombinuj. Masz ode mnie w prezencie. Nie będę chciał żadnej kasy za te pomysły. Masz ode mnie w prezencie. Dzięki ci, Damian, za pytanie. Grzegorz Więcek, siemasz. To kiedy ten podcast z Markiem Spychalskim? Nie wiem. Mam nadzieję, że jakoś niedługo. Ale jest mam trochę listę gości w kolejce, więc ja muszę to, wiesz, odpowiednio tym zarządzać. Czy coś planujesz na ekstra na Allegramy? Wątpię, wiesz, biorąc pod uwagę, ile ludzi tu się przeważnie wtedy zjedzie, to biorąc pod uwagę, że będę miał te swoje 30 kg pewnie znowu, no to jest... Wolałbym resztę czasu spędzić, żeby sobie po prostu pochodzić, pograć w coś, pogadać ze znajomymi, żeby sobie nie dawać za dużo po prostu do roboty. Czy wiadomo, w co grasz, jak umawiasz granie w Manhattanie i gdzie dokładnie się można zapisać do ciebie? Na stronie sklepu Ale Planszówki w CH Manhattan są wydarzenia. Tam są wydarzenia na każde moje granie i tam jest zawsze zapisy są jakoś tak mniej więcej, że jak w środę jest granie, no to w sobotę jest ogłaszane, w co będę grał. Teraz na przykład jest, nie wiem, czy w sumie jeszcze są zapisy, możemy to szybko tak sprawdzić. Zobaczmy, Dune Imperium Powstanie na przykład. I już się cała lista zrobiła. Na przykład i jest ten. Jest. Są już nawet ktoś jest na rezerwę wpisany. No na przykład właśnie wczoraj tak odpaliliśmy o 16:00, Dune Imperium Powstanie. No i właśnie w ten sposób to wygląda. Przeważnie właśnie w weekend odpalamy, albo tuż przed weekendem odpalamy na środę. Dzięki ci bardzo za pytanie. Mam nadzieję, że na środę kiedyś wpaść. Pytanie, Paweł, czy wolałbym wchodzić w świat te planszówkowe paręnaście lat temu, mimo braku takiej liczby gier na rynku polskim, braku takiej liczby kanałów na YouTube? Czy uważasz, że dzisiaj te nowe osoby mają łatwiej? Co byś uznał za zmianę na gorsze? Uważam, że dzisiaj nowe osoby mają o wiele łatwiej. Jest o wiele więcej kanałów na YouTube, które tłumaczą zasady na przykład. Przez długi czas nie było praktycznie w ogóle nikogo, kto by to robił regularnie. Jak ja to zacząłem robić regularnie, to byłem, nie mówię, że nie było w ogóle żadnych wideoinstrukcji wcześniej, bo słynna wideoinstrukcja do cywilizacji poprzez wieki od Marcina Josza z Regałów Marcińskich. Oczywiście, że tak, ale nie było kogoś, kto moim zdaniem robił to regularnie, bo wydaje mi się, mogę się mylić, poprawcie mnie, byłem pierwszą osobą, która regularnie robiła wideoinstrukcje do gier. Teraz takich osób jest kilka. Zakur zrobił bardzo dużo wideoinstrukcji, teraz napisał, że wraca z formatem. Nie wiem, czy to oznacza, że będzie teraz też robił regularnie. Jest rzut kostką, jest, widziałem ostatnio jakiś worker placement, więc Asia z On Table też czasami zrobi wideoinstrukcje, więc jest tego sporo. Jest sporo w ogóle tych kanałów, dzięki których można zobaczyć, co się dzieje. Sporo takich miejsc ala jak planszowe newsy na przykład, gdzie można newsy zobaczyć w ogóle i zobaczyć, co tam w prawie piszczy. Jest portal planszeo, którego wtedy nie było, który w ogóle dużo pomaga, bo wtedy było oczywiście BGG, które swoją drogą wyglądało dużo gorzej niż wygląda teraz, nie, że teraz wygląda rewelacyjnie. Więc jakby no, te zasoby, które ułatwiają wejście, które ułatwiają odpowiedzieć sobie na pytanie, okej, spodobało mi się to, w co warto teraz spróbować. Okej, myślę, że mogą mi się w ogóle podobać planszówki, ale nie wiem nic, gdzie uderzyć, od czego zacząć. Nowe osoby mają wiele łatwiej teraz. I przy czym ja osobiście, ja się cieszę, że wtedy, kiedy dołączyłem, bo właśnie miałem szansę wystartować z kanałem, nie było takiej konkurencji na rynku youtuberów, chociażby właśnie ze względu na sprzęt, wiecie, teraz dużo youtuberów jak się pojawia, a propos wideoinstrukcji, MG Board Games przecież, dużo youtuberów jak się pojawia, to już na dzień dobry mają lepszą jakość obrazu niż ja miałem do niedawna, dopóki sobie tego wszystkiego nie sprawiłem. Więc wiecie, w obliczu tego wszystkiego, co to za robal mi włazi na kamerę? Chyba nic nieszkodliwego. Strasznie dużo robali, to jest dziwnych ostatnio. Więc naprawdę w obliczu tego wszystkiego, ja nie wiem, czy na przykład ja bym się wybił, mając tamtą jakość sprzętu. A na przykład jakbym teraz wchodził, to nie wiem, czy bym stwierdził, że mógłbym sobie pozwolić na coś takiego. Przepraszam, muszę robaka zniszczyć. Znaczy nie zniszczyć, strącić. Małe to takie, ale nie wiem, bałem się, że coś tam dziabnie, kabel czy coś, kurde, no mówię. Więc jakby to powiedzieć, ja osobiście, jeśli chodzi o YouTubowanie, to tamten moment był lepszy, była, mówię, mniejsza konkurencja, łatwiej się było wybić. Miałem raptem kilkaset subskrypcji, a Phalanx już zaczął ze mną współpracę i zaczął mi wysyłać gry do recenzji, więc jakby tak samo zresztą G3. Więc myślę, że teraz kanał, który ma tam kilkaset subskrypcji, podejrzewam, że może mieć srogi problem. Więc no. Ale jeśli chodzi o granie, to zdecydowanie teraz. Większy wybór, ładniejsze te gry są. Właśnie mówię, zasoby, żeby jakoś sobie ułatwić to wejście i ułatwić to znalezienie właściwych dla siebie tytułów.
Tyle. Dzięki, Pawle. Kaczmar, jesteś super. Dzięki, Ryszard. Też jesteś super. Kiedy odcinek z recenzją Deadpoola w Featuring Mago? Wiesz co, nie wiem, czy mi się chce bawić teraz w spoiler review Deadpoola. Może... Może zrobimy jakiś live z Mago, tam gdzie się po prostu spotkamy i pogadamy o online. Może z ty. Ty, a to nie jest głupi pomysł. Napiszę do niego. Żebyśmy się spotkali online, w sieci, ale zrobili z tego streama, pogadali sobie z, o Deadpoolu. Może sobie strzelili jakąś gierkę na Board Game Arena albo na czymś? Ej, to jest dobry pomysł. Czy tylko mnie irytujesz, że planszeo w aplikacji wymusza zgody marketingowej? Okej, okay, to zgłoszę do planszeo, bo widzę nawet 6 kciuków. No i tyle. Słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo, jesteście super, bardzo Wam dziękuję za pytania, poproszę więcej pytań, więcej pytań. Za tydzień będę odcinek Geek Factor, który się pojawi normalnie. Bardzo Wam, słuchajcie, za wszystko dziękuję, jesteście super, bardzo się cieszę, że mam... Troszkę mówię, ostatnio nabrałem takiego trochę wiatru w żagle, ale i najlepsze jest to, że tak troszkę się tutaj uzewnętrzniając, różne rzeczy wpływały na różne moje decyzje ostatnio i te rzeczy zawsze były takie bardzo zewnętrzne. Na temat tego, co ja chcę robić, jak co robić i tak dalej. I troszkę się gdzieś tam, mam wrażenie, nie że zagubiłem, bo to byłoby źle powiedziane, ale bo ciągle koniec końców to zawsze to robiłem tylko to, na co miałem ochotę, nigdy się nie zmuszałem do niczego, ale gdzieś właśnie te pomysły przychodziły z takich różnych miejsc. I ostatnio mam większą jakby taką przejrzystość, taką czystość, jasność umysłu, i troszkę poniekąd wracam do korzeni, na zasadzie nie chcę już kombinować z jakimiś dziwnymi materiałami, tylko chcę robić to, za co mnie początkowo wszyscy w internecie, wszyscy słuchajcie, wszyscy mnie polubili po prostu za to, co robiłem, czyli to, jak rozmawiałem o grach, wideoinstrukcje, takie rzeczy, chcę po prostu do tego wrócić i mówię, czasami ludzie, jak to jest tak zasadanie, keep it simple, stupid. Czasami mówię, bombardowany różnymi przemyśleniami, zainspirowanymi przez różne działania tam u innych, czy gdziekolwiek, czy cokolwiek innego, czy jakieś właśnie komentarze, czy coś, sprawiają, że człowiek zaczyna szukać i kombinować, a czasami nie ma sensu. Więc mówię, mam teraz trochę takiego wiatru w żagle i mam nadzieję, że to się utrzyma. I tyle. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną jesteście i bardzo Was lubię i bardzo Was gorąco pozdrawiam i przypominam, że zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!